Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco, serdecznie witamy widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Zapowiadany temat, a więc nasze rozważania na temat obronności Polski teraz w kontekście ostatnich wydarzeń, szczególnie wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, co było wydarzeniem na miarę, myślę, tak oceniają specjaliści, dziesięcioleci na pewno. I mówimy o przyszłości Polski, także w tym, jak się mamy czuć jako państwo, jeśli chodzi o kwestie obrony. Witam bardzo, bardzo serdecznie pana posła Michała Jacha, przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej. Witam, szczęść Boże. Dzień dobry państwu, szczęść Boże Ojcze. Panie pośle, nie po raz pierwszy w naszych mediach, ale takiego natłoku spraw ważnych, jeśli chodzi o obronność, raczej nie było w ostatnim czasie, że mamy z jednej strony, prawda, wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych, szczyt NATO, potem także te umowy, memorandum w sprawie patriotów, ruch na granicy wschodniej, przyjazd wojsk amerykańskich do Polski, ćwiczenia Zapad 2017. Dużo takich pewnych aspektów, które no, specjaliści, analitycy wojskowi mają się nad czym zastanawiać. Jak pan poseł uważa? Czy również to widać w pracach komisji, której pan przewodniczy? No i tak. Jest tak gorący okres w dziedzinie bezpieczeństwa naszego zewnętrznego, tego militarnego, naszej suwerenności, przyszłości sił zbrojnych, że odbija to się oczywiście na Komisji Obrony Narodowej. Mamy naprawdę, jesteśmy bardzo zajęci, mamy wiele zajęć, mamy wiele tematów, które poruszamy. No, tak jak widać, zresztą tak jak kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, no też to, co się dzieje w Ministerstwie Obrony Narodowej, odkąd ministrem, szefem resortu został pan Antoni Macierewicz, to widać, jak ważny jest to resort, jak ważna to jest dziedzina państwa i jak wiele się dzieje, bo jak wiele mamy do zrobienia. Nie śledzę aż tak kalendarza pana ministra, ale mamy wrażenie, że każdego dnia jest w innym miejscu, prawda, Polski. Powiem więcej. Albo nawet za granicą. Ja patrzę z podziwem na aktywność pana ministra i sądzę czasami, że już posiadł możliwość bilokacji, a więc występowania równolegle w dwóch miejscach, bo bywa tak, że jest nawet dwa, a kiedyś w trzech miejscach jednego dnia w Polsce. To wymaga wysiłku organizacji. Dużego też zdrowia, no i też no, organizacji tak. Mocnej, bo patrzyliśmy nawet spotkanie z prezydentem, a już po południu było jakieś spotkanie z wojskiem, prawda? Jakaś tam można powiedzieć majówka, czy... Takich przykładów jest rzeczywiście bardzo dużo. No, minister Macierewicz jest niezwykle aktywną osobą, postacią, ale kiedyś powiedział, że założył sobie, że 5 godzin dziennie musi spać. No więc... Podziwiamy. Podziwiam, tak. Panie pośle, panie przewodniczący, na pewno jako przewodniczący Komisji Obrony Narodowej przegląda pan różne dokumenty. Wiemy, że są dokumenty jawne, mniej jawne, a także i tajne, a więc pana wiedza jest dosyć szeroka, głęboka. I tak myślę, na ile pana przewodniczącego przypuszczenia, co przyniesie owoce Donalda Trumpa, się spełniła, a na ile pana zaskoczyła? To znaczy, czy było coś takiego, że pan sobie pomyślał, a jednak tutaj... No, przeszło moje oczekiwania jako specjalisty, bądź co bądź dużo informacji pan czyta. Ojcze Janie, no, ja pamiętam sporo wizyt różnych prezydentów, mówię różnych prezydentów oczywiście Stanów Zjednoczonych, bo jestem osobą, która już dość długo żyje i pamiętam te wystąpienia i no, spodziewałem się, że będą takie bardziej osobiste, może bardziej takie skierowane w stosunku do społeczeństwa niż tylko kurtuazja sama, jak często bywało wcześniej. No ale to wystąpienie prezydenta Trumpa mnie całkowicie po prostu zaskoczyło. To, co prezydent Trump powiedział, tego nie da się wytłumaczyć w żaden inny sposób, jak to, że poznał naszą historię, że ceni sobie Polskę i uważa Polskę za niezwykle istotnego sojusznika. I to nie tylko jest jakby moje dobre życzenie, jakbym życzyłbym sobie, że nasi sojusznicy widzą, ale to wynika
z jego wystąpienia, które na Placu Krasińskich przed pomnikiem Powstania Warszawskiego, ale i z całego jego wystąpienia to jasno wynika. I to wystąpienie jakby wpisuje się w pewne decyzje, które prezydent Trump podjął w ciągu tych 6 miesięcy swojej prezydentury, niecałych 6 miesięcy prezydentury, w stosunku do bezpieczeństwa naszego polskiego, w stosunku do bezpieczeństwa w Europie, ale także i do globalnego bezpieczeństwa na całym świecie. No, takie szczególnie jedno zdanie, które mi się, które tak na mnie podziałało naprawdę tak bardzo pozytywnie, to było pytanie, czy świat zachodni jest gotów walczyć o przyszłość naszej cywilizacji, o bezpieczeństwo swoich obywateli, o naszą kulturę europejską, czyli kulturę chrześcijańską. To widać, że prezydent Trump właściwie zdiagnozował zagrożenia, jakie są przed kulturą, przed cywilizacją europejską, która wynika przecież w prosty sposób, jest jakby spadkobiercą. Myślę, że greckie piękno, łaciński porządek i miłość bliźniego chrześcijańska. Tak jest. Z Ewangelii. My się tego nie wstydzimy. A gdyby pan mógł wypunktować tak z naszej strony, co to oznacza, że cywilizacja zachodnia, łacińska jest zagrożona? Czy to tylko to, że państwo ISIS wpycha się, prawda, poprzez uchodźców, emigrantów i nie tylko, czy jeszcze coś innego? Prezydent Trump powiedział... ISIS lepiej, tak. Tak, no to ISIS, to mniej istotne. I prezydent Trump już nie po raz pierwszy właśnie powiedział, że największym zagrożeniem dla pokoju światowego jest Rosja. To, o czym my mówiliśmy w Polsce, że to Rosja. Ona swoją polityką, szczególnie od czasów, kiedy Władimir Putin został po raz pierwszy prezydentem, dąży do destabilizacji w Europie i dąży do odbudowy tego Imperium Sowieckiego. To jest, ja myślę, że również, że ta polityka w pewnym sensie odpowiada za powstanie tego państwa islamskiego, tego ISIS-u, że ona wpłynęła w jakimś sensie na ten zalew, potop imigrantów do Europy. Nie mówiąc o uczestnictwu bezpośredniemu już uczestnictwu Rosji w tych atakach cybernetycznych, a także w takiej ogólnoświatowej wojnie informacyjnej. I to jakby, jak tak analizuję pewne zjawiska, to wcześniej czy później w tych wszystkich zagrożeniach, które dotyczą nie tylko Europy, ale właściwie całego świata, to zawsze tam gdzieś Rosję można znaleźć. I jestem przekonany, że nie jako obserwatorzy, a jedni z aktywnych uczestników. Czyli tam, gdzie trochę może część państw Europy traci, tam zawsze Rosja zyskuje. I doskonale, ojcze. Asystuje. W sedno ojciec właśnie to powiedział. Oni wychodzą z tego założenia, że jeżeli Europa, Unia Europejska, NATO i Stany Zjednoczone choćby trochę stracą, to dla nich to jest uważają za zysk. Rosja już carska jeszcze, jak się przegląda historię, to i Rosja carska, i komunistyczna później. I teraz znowu Rosja Putina wychodzi z tego założenia, że żeby oni coś zyskali, to komuś muszą zabrać. Nie może być tak, że ty zyskasz, on zyska i jeszcze ja zyskamy, jak to się mówi, synergia. No Lenin pouczał, że trzeba grabić zagrabione, to wtedy no, nie ma grzechu, prawda? No tak, grzechu. Tak, tak. Nie ma przestępstwa, on tak, w grzech nie wierzył. Tak. Ale jeszcze jedno, czyli panie przewodniczący, bo nam takie obrazki przychodziły, prawda? Spotkanie G20, to widzimy tutaj piękne pokrypywanie się w kuluarach, po plecach. Było takie, no, jestem bardzo zaszczycony, po raz pierwszy rozmawiam z panem prezydentem, bardzo miły człowiek. Nie? Jak się masz, tego uśmiechy. Ale to jednak jest pewna taka kosmetyka polityczna. Kuchnia wygląda pewnie no, bardziej konkretnie, bo nie wierzę, że no, nie padły słowa na temat bezpieczeństwa Europy, świata, że pan prezydent Ameryki powiedział pewne mocne zdania, chociaż dla dobra może świata o nich nie wiemy.
Ale się domyślamy. Ja myślę, że to wystąpienie prezydenta Putina, przepraszam, oczywiście, prezydenta Trumpa, ono było skierowane do Polaków, ale jednocześnie do całego świata. Bo w tym przemówieniu prezydent Trump określił te przyczyny zła, przyczyny tych wszystkich zagrożeń, jakie stoją przed tą naszym sojuszem, ale w ogóle całą Europą i tak, tą cywilizacją łacińską, to jest jednak najwłaściwsze określenie, ale również powiedział, że on nie będzie tolerował i zapytuje i pyta swoich sojuszników, czy wy jesteście gotowi, tak ten powiedział, gotowi do walki o przyszłość Europy, przyszłość cywilizacji tej łacińskiej. I jeżeli oni nie są gotowi, a póki co obecne elity w Unii Europejskiej, rzeczywiście tam trudno znaleźć ludzi liczących się polityków, którzy by pozytywnie odpowiedzieli na to pytanie, no to obywatele będą prawdopodobnie musieli zadecydować. I widać oddolną determinację społeczeństw, które wybierają polityków, takich właśnie jak Donald Trump, jak nasi rodacy, którzy zakwestionują władzę teraz na konkretnym ludziom. Tak. Bo przecież wybierała połowa Polski, tak patrzymy na prezydenta Andrzeja Dudę, licząc, że z jego poglądami, z jego pomysłami na przyszłość będzie kontynuacja tego prezydenturze. Ale panie przewodniczący, jeszcze jedno pytanie, jeżeli patrząc na to spotkanie, czyli zaskoczył nas, tak? Pan Donald Trump, prezydent, zaskoczył. Zgadzam się, tak. Jednak były takie, dochodziły głosy, że no, nie widzi takiego sensu większego w NATO, że trzeba je tam przerobić. No właśnie pytanie, czy wizja obronności paktu NATO, pan uważa, że Donald Trump powiedział, że musimy stworzyć konstrukcję całkowicie nową, czy umocnić tą obecną, bo ona się sprawdza? Donald Trump, on jakby tak jednoznacznie w tej kwestii się nie wypowiedział, ale analizując to jego wystąpienie, to wydaje mi się, że póki co uważa, że to, na jakim etapie jest obecnie NATO, jest to dobry punkt wyjściowy. Natomiast on ma poważne zarzuty i słusznie do wielu członków, naszych sojuszników, szczególnie tych, którzy no, dużo mówią, a mało czynią. Ta składka taka równomierna, prawda? Choćby o to, że zobowiązali się wszyscy sojusznicy na szczycie w 2014 roku w Walii, zobowiązali się, że będą dążyć do wydawania na obronę narodową 2%. Ale są państwa, które takiego zagrożenia wielkiego u siebie nie czują bezpośredniego jakiegoś zewnętrznego, jak na przykład Niemcy, Francja. Oni potencjalnego jakiegoś takiego wroga, który by na nich najechał, oni takim trudno tam z tego swojego dobrobytu zobaczyć. Więc obcinają mocno wydatki na obronę narodową i właściwie uważają, że no, oni i tak wartościowo wydają więcej niż Polacy. Zgoda, bo gospodarka Niemiec jest o wiele większa od polskiej. No to ale Donald Trump powiedział, popatrzcie na Polskę. Nie powiedział, że jest tak bidna czy nierozwinięta, ale tak raczej powiedział, że na miarę tego, co potrafi, co może, szybko wzrasta, trzyma słowo, prawda? Dotrzymuje słowa. Tak, on to docenia, bo przecież Stany Zjednoczone wydają 3,5% PKB na obronę narodową. Natomiast Niemcy wydają 1,2%. Polska wydaje 2% i już jest w Sejmie projekt ustawy, który spowoduje, że w perspektywie 10 lat będziemy zwiększać do 2,5%. To są naprawdę gigantyczne pieniądze. To spowoduje to. Mnie jako przewodniczącego komisji szczególnie cieszy, że jest ten projekt rządowy. Szczególnie cieszy, że będziemy mieli coraz więcej pieniędzy na nasze bezpieczeństwo. Oczywiście to zapłacą wszyscy nasi podatnicy, to zapłaci całe społeczeństwo, ale wiem, że Polacy są niezwykle rozsądni i przewidujący, jeśli o to chodzi, bo wiemy, co znaczy stracić wolność.
Tu bardzo mocno, prawda? No ta, my o tym pamiętamy, ale wiele innych państw nie pamięta. Uważają, że no, jest tyle innych potrzeb w państwie, na które trzeba wydać, tylko na które potrzeba pieniędzy, ale Polacy mówią, najpierw suwerenność, najpierw wolność i jej trzeba bronić, bo to daje, bo my chyba jak mało kto z innych państw rozumiemy, co to żyć bez własnego państwa. Przecież tyle lat byliśmy pod zaborami, następnie hitlerowcy, komuniści, to też taka była, to okupacja. Też był taki erzac państwa, a nie suwerenne państwo. I dlatego cieszy mnie to zrozumienie społeczeństwa i jeśli mogę, to z tej jakże szacownej trybuny, ojcze Janie, podziękować wszystkim za to wspieranie, za tą gotowość do ponoszenia wydatków, no i wspieranie w każdym razie. O tym rozmawiamy, informujemy, dlatego że społeczeństwo ma prawo do informacji, do wiadomości, żeby też mądrze wybierać. Mądrze wybierać, trzeba mieć wiedzę, prawda, no tak. Na temat, jakie są plany władzy, jakie są plany rządzących, żeby też i oceniać potem, czy to realizują. Panie Przewodniczący, jeszcze jedna sprawa, bo nie chciałbym tylko się skupić na wizycie Donalda Trumpa, chociaż to mówię, to jest rzeczywiście kamień milowy i taki słup ognisty na najbliższe czasy dla Polski i krajów Europy, ale ta taka nieformalna rozmowa, że pani Merkel mówiła, Aniela, jak to mówią, prawda, że to przewodnik powinien powiedzieć w Brukseli, nie? A tu odbił piłeczki prezydent Stanów, mówi, że ale w Polsce to się należało, bo Polacy to taki naród, padł tutaj piękne tu. No i tam się uśmiechał Donald Tusk, mówi, że to jest dla niego komplement. No oczywiście, no, to się mówi, zobaczyła żaba, że konia kują i sama nogi podstawia. Ale tutaj właśnie to zdanie, że Polakom to się należało, to też jest dla nas, myślę, nie tylko takie szabelka, prawda, to wymachiwanie, tylko konkret pewien. To jest potwierdzenie tego, że to jego wystąpienie to nie było tylko kurtuazyjne, jak można w niechętnych nam, rządowi i Prawu i Sprawiedliwości mediach można było przeczytać, że to takie przyjechał, ukłonił się, pochwalił Polaczków, a oni się cieszą. Nie, to właśnie powtórzył już w takiej luźnej rozmowie z Anielą właśnie Merkel, powtórzył, to znaczy, że on tak uważa, że Polska jest ważnym partnerem. Ja chciałbym, może tutaj, jeśli ojciec pozwoli, to dwa, trzy zdania chcę powiedzieć, dlaczego uważam, że Polska jest ważnym partnerem dla Stanów Zjednoczonych. Bo jeśli porównamy ilość wojsk, to jest prawie 10, no 9 razy więcej mają Stany Zjednoczone. Jeśli porównamy wydatki na zbrojenia, to w ogóle to jest kosmos, bo my wydajemy 10 miliardów dolarów, Ameryka, Stany Zjednoczone wydają 630 miliardów. To są w ogóle kosmos. Ale dla Stanów Zjednoczonych Polska jest bardzo ważnym politycznie partnerem. Politycznym, bo a Stany Zjednoczone jako odpowiedzialne, przynajmniej oni się czują odpowiedzialne za pokój światowy, za politykę taką globalną, światową, no to często potrzebują poparcia, czy to na forum ONZ, czy na jakichś innych wielkich forach międzynarodowych, potrzebują poparcia. I Polska jest liczącym się krajem. A w tej chwili jakby zawiązując to Trójmorze z naszymi sąsiadami z północy i z południa, to stajemy się już jakimś taką grupą podmiotów prawa międzynarodowego, które mogą wspierać Trumpa w ich pokojowych misjach. I dlatego jesteśmy dla nich ważnym partnerem. To podkreślano, tylko że niestety poprzednie rządy wielokrotnie nie potrafiły tego jakby przekuć na sukces Polski. Bo przecież nasi żołnierze walczyli, ginęli, przelewali swoją krew w Afganistanie, w Iraku, w mniejszych misjach. Nasze społeczeństwo ponosiło duży wysiłek finansowy, a nie potrafiły rządy tego zdyskontować. Teraz widzę decyzje pana ministra Macierewicza dotyczące zakupu uzbrojenia tak nowoczesnego, jak jeszcze
nie wiem, rok temu wydawało się, że to będzie bardzo trudne, o ile w ogóle możliwe. Bo w Stanach Zjednoczonych jest tak, że te najbardziej zaawansowane technologie oni nawet sojusznikom nie chcą sprzedawać. A tutaj mamy przyrzeczenie rzeczywiście otrzymać no, niezwykle nowoczesną i niezwykle skuteczną broń odstraszającą, bo tego nam najbardziej potrzeba, odstraszającą. To może teraz tak jeszcze w tytułem wstępu, gdyby pan przewodniczący tutaj nam troszeczkę powiedział dlaczego i w jakichś takich punktach nawet obronność Polski co nas napawa nadzieją, tak wypisałem. Pierwsza rzecz, no, obrona terytorialna, zainicjowana teraz w, tych, no, w tej kadencji, w tej, no, przez Prawo i Sprawiedliwość. Dlaczego, czy to jest nadzieja, dlaczego? W skrócie. Nie ma wątpliwości, że nasze siły zbrojne są za małe. Są za małe. Czy te stałe takie? Tak, te stałe. Wojska operacyjne, to się mówi. Wojska operacyjne są za małe. W związku z powyższym trzeba je zwiększyć. Taka jest potrzeba danej obecnej sytuacji w naszym regionie, ale nie tylko w regionie, geopolitycznie. Nie stać nas od razu mieć drugie 100 tysięcy. No, absolutnie. Tym bardziej, że no, to wymaga wielkich nakładów finansowych. Nie wszystko można zresztą wyposażenie kupić. To wymaga często wieloletniego szkolenia. I w naszej sytuacji, kiedy zagrożenie może nas spotkać na naszym terenie, to musimy zrobić tak, żeby były wojska, które są w stanie skutecznie bronić naszej ojczyzny tu na miejscu. Lokalnie, tam gdzie oni przebywają. I okazuje się, że Wojska Obrony Terytorialnej są kilkakrotnie, mówi się od 3 do 10 razy tańsze w wyposażeniu, w eksploatacji niż wojska operacyjne. A wartość bojowa ich jest niewiele niższa niż tych wojsk operacyjnych. To opiszmy takiego żołnierza, bo nieraz mój ktoś tak wyśmiewał, że no, ma w szafie ten strój, moro i tak dalej, mundur, nie, buty wojskowe, trochę został przećwiczony, dostaje 500 zł dodatku każdego miesiąca, bo jest silny, zwarty, gotowy, umie strzelać, bo strzelał do tablicy takiej. No i tak niektórzy mówią, no to takie wojsko, no. A to jednak nie są takie zielone ludziki, prawda? Tylko, nie strasząc, tylko formacja sensownie ukształtowana. Oczywiście, ukształtowana to jest najwłaściwsze określenie, bo wyposażona i wyszkolona, gotowa mentalnie, ale i z punktu widzenia rzemiosła. I znająca terytorium. I to jest niezwykle. Oni mają działać w przyszłości na swoim terenie. I w trakcie działań wojennych, i to dotyczy czasów starożytnych, ale i nowoczesnej wojny, czy to na Ukrainie, czy widzieliśmy w Afganistanie, w Iraku, znajomość terenu, a szczególnie u nas, gdzie nie ma takich pustyń, takich przestrzeni jak nieodkrytych, jak na Ukrainie na przykład, tylko to są zalesienia, wąskie jary, gdzieś bagna, jeziora, rzeki. Znajomość terenu to jest niezwykłe wzmocnienie i umiejętność wykorzystania tej wiedzy o terenie. To jest niezwykle istotna z punktu widzenia uzyskania jakiegoś sukcesu militarnego, powodzenia akcji. I to plus współdziałanie z wojskami operacyjnymi, czyli tymi zawodowymi, powoduje, że tworzymy spójny, niezwykle silny system obrony naszej ojczyzny. Bo warto też powiedzieć sobie jasno tutaj, że potrzebujemy zarówno wojsk operacyjnych, jak i wojsk obrony terytorialnej. To jest nie tak, że to po co robić operacyjne, zróbmy tylko więcej terytorialnych. Nie, to byłby kardynalny błąd. I w drugą stronę też. Tak było. Pod rządami Platformy Obywatelskiej zlikwidowano wojska obrony terytorialnej. Ba, według generała Kozieja, tego mistrza sztuki wojennej, strategii, według generała Kozieja, to używanie słów w pewnym momencie, obrona terytorialna w sztabie generalnym, na uczelniach wojskowych było zakazane. Jakaś aberracja. Wojska obrony terytorialnej, które funkcjonują w Szwecji. W Szwecji to jest podstawowy rodzaj wojsk. W Finlandii, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych mogą być, a w Polsce nie mogą być. No, tego to naprawdę inteligencja moja absolutnie nie sięga tak wysoko jak generała. To tak samo jak to poczucie, że żołnierz polski tylko się mógł szkolić za granicą. Tylko, że to było albo Pekin, albo Moskwa. W Warszawie to było niemożliwe. Teraz się okazuje, jest możliwe. Mamy Akademię Sztuki Wojennej, prawda? I tak. To jest na marginesie, bo ciągle ten pomysł jednak jest
gdzieś, a tym się nie przejmujecie, ja wiem, ale wykpiwany, może tak ochwiany, bo ktoś powiedział, no dobrze, mamy 100 tysięcy myśliwych, armia myśliwych, no ale z całym szacunkiem do myśliwych, to jednak jest człowiek, który na co dzień pracuje w lesie i jednak poluje do zwierzyny. Ja wiem, że strzał na komorę to również jest strzał snajperski, no ale no, nie daj Boże, żeby nie było wojny, a jednak jak stanie przed tobą żołnierz uzbrojony, a dzik, no jest różnica, prawda? Nawet w takim poczuciu pewnego no, napięcia, no ale to już na marginesie, bo tego typu myśli... Oczywiście, ja jestem przekonany, że wielu myśliwych sprawnych w odpowiednim wieku będzie chętnie widzianych jako żołnierze obrony terytorialnej. Tutaj widzimy tak, ludzi młodych, sprawnych, co najważniejsze. Panie Przewodniczący, drodzy Państwo, przecież też nikt za ten dodatek 500 zł, kto nie będzie chciał być zapalonym człowiekiem, prawda, obrony Polski i tak dalej, nawet jakimś tam militarystą, nie będzie tego nie zrobił, bo to przecież to jest w sumie śmieszny dodatek, nie? Musi mieć ten zapał, musi mieć ten patriotyzm, musi mieć to coś, że chce być właśnie taką formację tworzyć. To są wszystko ochotnicy. To nie jest jakieś z obowiązku. To przychodzą. Nie za karę, nie za grzywne, nie za, prawda? Oczywiście. Już te szkolenia pierwsze, które przebyli, w niedzielę kolejne przysięgi, między innymi Batalionu Obrony Terytorialnej w Dębicy. No, pozdrawiam tych chłopaków. Wybiera się pan przewodniczący? Może będzie. Tak, plany, miałem posiedzenie 18. Planowałem pojechać, no ale wyszło tak, że już w poniedziałek muszę być w Warszawie. No, trudno tak jest. Trochę trudno, natomiast ci żołnierze, oni naprawdę są zaangażowani. I to jest tak, że to, że zostaje ktoś żołnierzem obrony terytorialnej, to do tego, żeby utrzymać odpowiednią kondycję, to ich przełożeni wymagają, że nie tylko przez ten czas pobytu, te 30 dni w roku, mają ćwiczyć, przygotowywać się, ale również oni otrzymają, że tak powiem, zadania domowe poprzez internet, będą doszkalani, również w domu będą musieli poznawać tą wiedzę teoretyczną. Czy to regulaminy, jakieś topografia. Ciągle doszkalać. Też część odpada. Nie są tak, że przyjmowany jest każdy, kto tylko się napatoczy, prawda? Tylko no, musi być pewne wymogi. Oczywiście, selekcja jakaś jest. Selekcja, tak. Idąc dalej jeszcze, bo chciałbym jeszcze z panem... A więc tak, mamy, co nas napawa nadzieją, obronność, zauważenie przez świat teraz Polski bardzo mocno, bo wizyta jednak prezydenta, to nie było tak, że nagle się chciał zobaczyć Wisłę i a to wylądujmy w Warszawie, zobaczę tak sobie Pałac Kultury i Nauki, potem polecimy. Nie. Było to zaplanowane, była tu tutaj strategia konkretna. Zobaczymy jeszcze, jakie będą tego owoce. NATO także zostało podbudowane tą właśnie wizytą, bo mamy szczyt NATO w Polsce tak. I nagle pojawia się prezydent nowo wybrany też Ameryki, Trump, czyli jest kontynuacja. Czyli na pewno jest to znak na plus, tak? Bez dyskusji. Memorandum i zapowiedź w sprawie patriotów, także no to przewodniczący mówił. Myślę, że to się wiąże z wizytą prezydenta Trumpa. Pan minister Macierewicz ogłosił właśnie, że w ostatnich dniach, że podjęto decyzję o wyborze niezwykle istotnej broni. To jest obrony powietrznej, tej przeciwrakietowej. To się nazywa program Wisła, ale operuje takim nazewnictwem, ale wiem, że widzowie telewizji Trwam znają się dobrze na tym słownictwie wojskowym, czyli program tej obrony powietrznej oraz artylerii rakietowej dalekiego zasięgu. To są, proszę Państwa, niezwykle kosztowne te programy, niezwykle ważne dla naszego bezpieczeństwa. No i mnie osobiście cieszy, że wybrano ofertę firm amerykańskich. To również związuje nas jeszcze bliżej z naszym strategicznym partnerem Stanami Zjednoczonymi. No jak otrzymujemy też najnowocześniejsze oprogramowanie, to stajemy też w gronie najnowocześniej uzbrojonych państw w Europie. Cały czas odpukać, żeby nie było wojny, ale mówi przysłowie też pokoju. Civis pacem, parabellum. Tak. Panie Przewodniczący, dalej, czyli mamy tak, Trójmorze również. Jednak Polska jest liderem tego pomysłu,
To wyszło od nas, polska ta koncepcja jagiellońska, te trzy morza. Kiedyś mieliśmy dwa, był taki moment w historii Polski. Do Adriatyku nie doszliśmy, ale mówię, to też jest bardzo ciekawe, bo 13 państw, tak? 12. 12, i które mówi, jesteśmy razem w tych tematach pewnych, a reszta Europy, no to mówią, my jesteśmy ci bogatsi, no to bądźcie, ale jednak jest to ważna inicjatywa tych takich mniejszych, bo, prawda, kilkunastu mniejszych stanowi siłę niż jeden, czasami nawet i bardzo bogaty. Oczywiście. I to też jest istotne, proszę ojca, że... W tym też jest wymiana militarna jakaś, czy raczej NATO to pozostaje patronem jednak? To Trójmorze to jest inicjatywa, która ma za zadanie ustalać pewne wspólne punkty, wspólne zdanie uczestników tego Trójmorza wobec takich najważniejszych wyzwań, najważniejszych celów rozwoju w naszym regionie. I te państwa, to nie będzie jakiś formalny związek państw, jak na przykład, nie wiem, Unia czy Związek Państw. Trójmorze. Dobrowolnie przedstawiciele tych państw się spotykają i wspólnie ustalają, że na przykład, załóżmy w dziedzinie, to hipotetycznie mówię, bo na razie to się tworzy. To się klei, to się tworzy. Tak. To. Ale bardzo optymistyczne są. Ustalają na przykład w zakresie polityki klimatycznej. Wspólne zdanie. No, to o czym ojciec powiedział, to tutaj dokładnie widać. Na forum Unii Europejskiej Polska to jest 38 milionów, ale te 12 państw to robi grubo powyżej 100 milionów. To z takim potencjałem ludzkim i gospodarczym muszą się liczyć. To możemy pewne rzeczy wspólnie uzyskiwać dla naszego regionu. Ba, ja powiem więcej, dla całej Europy nawet. Bo nie zawsze ci najsilniejsi podejmują najwłaściwsze decyzje, o czym możemy się ostatnio przekonać. Nie zawsze najsilniejsi mają wspólny interes. Tak, oczywiście. Który łączy, bo chcą dlatego być. I znowu wracamy do Donalda Trumpa, bo przez to, że on wystąpił na tym forum tego Trójmorza, że zabrał głos, że odpowiedział, to on w ten sposób uznał to jako zgromadzenie, na które warto przyjechać jemu i tam zwrócić się do nich, porozmawiać, przedstawić, wymienić zdania. To również podniosło prestiż tego Trójmorza, czyli kolejny taki punkt, jakże istotny dla naszego regionu, z wystąpienia prezydenta Trumpa tutaj omawiamy. Kolejny znak pozytywny, panie przewodniczący Komisji Obrony Narodowej, to są samoloty dla VIP-ów. Wreszcie zaczęło się, przestaliśmy gadać, tłumaczyć się, czy wolno nam, czy nas stać, jak to będzie opinia publiczna odbierała. Ci, co mają problemy, niech sobie zobaczą na przykład prezydencki Air Force One, prawda, czy inne samoloty. No, po prostu rządzący krajem, czy są tacy, czy inni, no muszą bezpiecznie po prostu się przemieszczać. Nie ma innego zdania. I myślę, Smoleńsk jest tutaj na to dowodem bardzo bolesnym. Ale jeszcze zobaczymy, jak to się zakończy. Tak, oczywiście. Dochodzenie prawdy. No to Smoleńsk to jest rzecz po prostu niewyobrażalna i tego pewnie do końca życia nie zapomnę. Ale oprócz tego, że są pewne tutaj prerogatywy, że mogło dojść do zamachu, bardzo konkretne, to jednak widzimy też, jakie były przygotowane, prawda, te samoloty, w sensie warunki. Oczywiście, to jest rzecz po prostu niespotykana, żeby w dużym państwie, jesteśmy dużym państwem, no nie największym, ale dużym państwem. Ja chciałbym powiedzieć, że Wielka Brytania ma 60 milionów mieszkańców, ale powierzchnię ma mniejszą od Polski. No ale tam mają mnóstwo imigrantów, w czasie wojny nie stracili tyle ludzi, co my. My jesteśmy dużym państwem i dumnym państwem. I prezydent, już abstrahując, już nawet nie myślę, czy to ten prezydent, którego ja uznaję, czy to nasz prezydent świętej pamięci Lech Kaczyński, czy pan Andrzej Duda, no to wynajętym samolotem latają. No to rzecz dla mnie nie do pojęcia. A nawet gdzieś za granicę dalej rejsowym. A co, a bywa, że... Bo ludzie też latają, ale to wiadomo, to jest wizyta służbowa. On nie jeździ, prezydent Duda nie lata do Stanów Zjednoczonych dla przyjemności, nie lata, żeby robić własny biznes, tylko on reprezentuje.
ojca, naszych słuchaczy, mnie. On reprezentuje cały majestat Rzeczpospolitej. Premier, ministrowie. No to... Nie dyskutujmy, należy się mu komfort, no, że może sobie dokumenty przygotować, przemówienie, a nie przestać w kolejce do ubikacji, prawda, gdzieś tam, tak. bo różnie to bywa na takich... Proszę ojca, no i tak było, no. Za czasów pierwszego rządu Prawa i Sprawiedliwości był przetarg. I gdyby nie koniec tej, taki nagły koniec tej kadencji, no to samoloty dla VIP-ów już dawno by były. I nie doszłoby do tego niezwykłego... Ale panie przewodniczący, jak my tracimy tutaj przekręty na paliwie? 100 miliardów słyszymy już na tym, że teraz zaostrzono kontrolę na innych rzeczach, a tutaj nagle takie krokodyle łzy, ile to kosztuje, jak to odbierze społeczeństwo, że władza się wozi, prawda? Pan pamięta jeszcze... Oczywiście. ...czasów Platformy, nie? No, ale to społeczeństwo odebrało bardzo dobrze. Ja nie słyszałem jakichś takich od obywateli gdzieś tam wystąpień, czy że wydają pieniądze. To są potrzebne. A chcę tutaj jasno powiedzieć, ja nie biorący udział w tym przetargu, no to jeszcze z tego forum, na tym szacownym forum telewizji Trwam, chciałbym naprawdę pogratulować tym wszystkim, którzy brali udział w tym przetargu. Pan minister Macierewicz, minister Kownacki, który był takim głównym prowadzącym to wszystko, ale i również tym wszystkim oficerom i pracownikom wojska, którzy w tym brali udział. To jest naprawdę niezwykły sukces. Uzyskaliśmy w doskonałych warunkach, będziemy mieli świetne pięć samolotów, bo i małych, i tych średnich, dla naszych VIP-ów. Nie będziemy się już wstydzić, że samolot lecąc do Stanów Zjednoczonych musi gdzieś lądować na Islandii, żeby się dotankować, bo nie jest w stanie przelecieć przez Atlantyk. No. Co się już udawało w czasie II wojny światowej. Przecież... A tutaj niestety nie. Poza tym komfort jazdy. On tam pracuje, on musi mieć odpowiedni komfort. Prezydent musi mieć, prezydent, czy w ogóle ten nasz VIP musi mieć odpowiedni komfort lotu, żeby w czasie, gdy zaleci do Stanów Zjednoczonych, nie tracił czasu na jakąś regenerację, tylko żeby był na tyle wypoczęty, gotowy do ciężkiej pracy, do spotkań, żeby on tam działał w naszym interesie. No to są wymierne. No, proszę ojca, 2 miliardy 86 milionów. Tyle. Te samoloty będą kosztowały. Wiem, że to jest naprawdę rewelacyjna cena. Ile zaoszczędzono na przekrętach paliwowych i tak dalej? Ile proszę ojca, dane są? Ja powiem więcej. System Patriot, ten system obrony powietrznej, który w tej chwili minister Macierewicz ogłosił, że będziemy ubiegać się o niego, ma kosztować, jak powiedział pan minister, nie więcej niż 30 miliardów złotych. A system Patriot w 2015 roku na wiosnę były prezydent Komorowski ogłosił, że kupujemy system Patriot. Proszę ojca, wtedy cena była 12,5 miliarda dolarów, czyli 40, prawie ponad 40 miliardów złotych. Proszę bardzo, jak te gdyby nie przegrali wyborów, to byśmy zapłacili tyle pieniędzy. A tutaj 10 mamy w kieszeni z powrotem. I powiem więcej jeszcze, że oferta przemysłowa, czyli ta oferta offsetowa dla naszego przemysłu związana z tym kontraktem, jest nieporównanie lepsza od tej z 2015 roku. Czyli tak rządzili. Taniej i nowocześniej. Panie przewodniczący, dalej idziemy, teraz może druga strona medalu. Niepokoje związane z obronnością. Może tak, takie wybrałem. Ćwiczenia Zapad 2017, bo okazuje się, że być może będą chcieli przez te ćwiczenia Rosjanie pokazać pewne ubytki w systemie obronności NATO, bo pokazuje, że 2,5 tysiąca żołnierzy jest na granicy rosyjsko-łotewskiej, a Amerykanów w Polsce na razie jest 5 tysięcy, prawda? Więc może pokazuje taka pewna tutaj powaga sił. Poza tym ćwiczenia floty bałtyckiej, jak pan uważa, ostatnie incydenty nad Bałtykiem i dekomunizacja, która jednak do końca się nie udaje. Jeśli chodzi, może przesadzam, ale czy nie udaje? No udaje się, tylko że są te głosy takie, prawda, no, płaczące, nie? Szczególnie ci, którzy mają emerytury, renty obcinane. Ja nie bronię tych ludzi, tylko tak. Sprawiedliwość jakaś dziejowa powoli nadchodzi. No, nie może być tak, że kat zarabia, ma kilkadziesiąt razy wyższą emeryturę od ofiary. W demokratycznym
przyzwoitym państwie. Natomiast to zagrożenie rosyjskie. No, ten Zapad, powiedzmy. Tak. Rosjanie cały czas, oni, najlepsze słowo mi się wydaje, cały czas testują Zachód, czy testują NATO, na ile sobie mogą pozwolić. I oni taką mają perspektywę nie 5 lat, oni planują na 30-50 lat. Dzisiaj zrobimy mały kroczek, jak się zdenerwują, no to cofniemy się o pół albo jeden. No i za 2 dni znowu zrobimy ten kroczek. A w końcu po 5 razach czy po 10 razach ten Zachód zaakceptuje to i wtedy możemy zrobić drugi kroczek. I tak to wszystko robią. Natomiast Rosja w tej chwili jest, no i Putin jest niezwykle, no może w złej kondycji, że tak powiem, ze względu na tą obecność amerykańską tu w naszym regionie. I tu nie chodzi o liczby, no bo... Tylko co, fakt. Fakt. Proszę ojca, no mamy docelowo, będziemy mieli gdzieś około 80 tysięcy żołnierzy... Amerykańskich, sojuszu. Tam jeszcze tak, sojuszu. Będziemy mieli. Niemców nie będzie w każdym razie. Będą, ale nie w Polsce. Nie w Polsce, no. Więc tych żołnierzy, czyli około dywizji, to ile Rosjanie mają w Kaliningradzie? Mają dużo więcej dywizji. Czyli jakby stosunek przemawia zdecydowanie na korzyść Rosji w naszym przypadku. Ale o wiele ważniejsze jest to, że tutaj są u nas ci żołnierze. Że każdy krok, każdy nawet najmniejszy przypadek agresji wobec Polski, to będzie wymierzony również w tych żołnierzy. A Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, te wszystkie państwa nie dopuszczą do tego, żeby ich żołnierzom stała się krzywda. I powiem więcej, ta tarcza antyrakietowa w Redzikowie jest również takim naszym wielkim gwarantem bezpieczeństwa, bo tutaj na stałe będzie 400 żołnierzy amerykańskich, czyli z rodzinami, że tutaj będą stałe instalacje obrony przeciwrakietowej istotnej dla całej Europy i to powoduje, że znaczenie Polski w tym kolektywnej obronie rośnie i to jakby przekłada się na znaczenie Polski i większą chęć wśród naszych sojuszników, żeby nas wspierać, żeby w razie zagrożenia ruszyć nam na pomoc. Polska i Europa po wizycie prezydenta Donalda Trumpa, to tytuł naszych rozmów teraz w tej pierwszej części. Przypomnę, że jest z nami pan poseł Michał Jach, przewodniczący Komisji Obrony Narodowej, a w drugiej części bardziej może będziemy się chcieli skupić już na samym wystąpieniu, może tak krok po kroku prześledzić te punkty tego wystąpienia, bo to też będzie bardzo ciekawa rzecz. A teraz, żeby też nasza audycja w telewizji była ciekawsza, to może te bloki żeśmy przeglądnęli, a więc te obawy, nadzieje na temat obronności naszej ojczyzny. Panie przewodniczący, za chwilę po muzycznej przerwie, myślę, jakaś będzie ładna piosenka patriotyczna, rozmowy z naszymi telewidzami, słuchaczami, a potem druga część rozmów jeszcze za godzinę o 21.30, ale wcześniej zapraszamy do rozmów na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam. Zaszum nam Polsko, jak husarskie skrzydło, co strwożą wroga, a w nas ducha wzniosą. I niech w chorągwiach matka nasza czuwa nad zagonami ponad krwawą rosą. Zaszum nam Polsko nad Wilnem, nad Lwowem, ponad Wołyniem, gdzie wstają upiory. Zaszum nam Polsko nad katyńskim lasem, gdzie odprawiamy codziennie nieszpory. Gdzie biją dzwony i gdzie brzą jak spłoszona sarna,
oczu nam Polską chorągwią nadziei. Co dzikie pola omiata swym męstwem, byśmy wrócili pod Twymi skrzydłami, wiarą i dumą, prawdą i zwycięstwem. Zaszum nam Polsko wysoko nad głową, wielką chorągwią Twego zmartwychwstania, byśmy wrócili do gniazda ojczyzny, którą skrzydłami orzeł znów osłania. Ponownie jesteśmy do Państwa dyspozycji. Z nami jest pan poseł przewodniczący Michał Jach, Prawo i Sprawiedliwość. Tak jest. Komisja Obrony Narodowej Polskiego Parlamentu. I mamy telefon. Kto jest z nami? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Kogo witamy? Mówi Tadeusz Wałbrzycha. Wizyta miała ogromną wagę dla nas, Polaków, prawda, gdyż prezydent najmocniejszego państwa na świecie do nas przybył, a też i styl po prostu, w jakim ta wizyta się odbyła, miejsce wybrane na przemówienie i nawiązywanie do historii Polski, nawiązywanie do Pana Boga i po prostu chociażby słowa America loves Poland, czyli Ameryka kocha Polskę, no to były piękne rzeczy, wzruszające i po prostu to, jak Polska została pięknie doceniona, myślę, że pewne owoce tej wizyty będą dla nas po prostu na nas spadały i już chociażby to zapewnienie co do piątego punktu w układzie NATO, co do właśnie reagowania w sytuacji, kiedy jedno z państw jest napadnięte, wówczas inne państwa przychodzą mu z pomocą. To były piękne akcenty i w ogóle sama przemowa, która odbyła się po prostu bez zaglądania w jakieś notatki, prawda, w spokojnej tonacji. Więc to są takie piękne rzeczy, które myślę, że niejednego słuchacza, słuchaczkę i oglądającego to, co miało miejsce, wzruszyły. I myślę, że tak jak zostaliśmy docenieni, to wielkie dzięki dla pana prezydenta. To, co było pewnym takim minusem, chcę powiedzieć, to no szkoda, że już trzecia żona pana Trumpa. No jako człowiek wierzący dobrze by było, jakby to była jedna żona. I jeszcze jedną rzecz na koniec powiem, że tak jak w trakcie, jak ksiądz Janusz razem z dzisiejszym gościem wcześniej omawiali sprawy co do tej wizyty, ksiądz Janusz nawiązał odpukać, to tak życzę, żeby ksiądz już do tego nie nawiązywał, bo kiedyś Niemcy jak odpukiwali, to mówili Teufel, Teufel, a to znaczy diabeł, diabeł. Także to tak po prostu ku takiemu może pewnemu zauważeniu, żeby do takiego czegoś. Ja wiem, że to czasem jest tak w nawyku, nie jeden to w Polsce. Ale mówiłem, panie Tadeuszu, mówiłem odpukać i daj Boże. Także tutaj to się tutaj wyrównuje. Mówiłem, nie daj Panie Boże. Także zachowałem tutaj świadomość. Dziękuję bardzo, panie Tadeuszu, pozdrawiam. Wszystkiego dobrego, dziękujemy. No właśnie, to tak, no tak się mówi, że no to odpukajmy z jakieś takie niby zaklęcie, ale mówimy, nie daj Panie Boże, albo strzeż nas Panie Boże, wiadomo. Tak. Wojna to jest coś strasznego, nikt normalny nie chce wojny. Słyszałem, że tylko tam są takie teorie, że ona wynalazki powoduje i jakiś tam rozwój państwa, no ale to
To jest ale tak, ojcze Januszu, no ale wynalazki można równie dobrze wynajdywać bez wojny. Trzeba wynaleźć nożyczki, sobie palce obciąć, prawda? Tak, oczywiście. Także jest. No ale no cóż, tak człowiek został ukształtowany, że no, od czasów biblijnych brat przeciwko bratu często sprowadza... A do pana jeszcze tutaj, pana naszego Tadeusza, to zgadzamy się z oceną. No, ależ oczywiście, no cieszę się, że pan podobnie odebrał to jak ja. Było to dla mnie naprawdę niezwykle takie poruszające wydarzenie i naprawdę widziałem wiele przemówień prezydentów, którzy też płynnym językiem, też kurtuazyjnie wypowiadali się o Polsce, no ale tutaj to była taka diagnoza, to była krótka również lekcja historii o Polsce dla całego świata. Tam przecież w tym, no przecież niedługim wystąpieniu, tym ale tylko 40... Tak, ale może, gdy się go widzi na piśmie, to widać tam przemyślane... Tak, bardzo duże to... Tak, oczywiście to było... Punkty, akapity. To nie było tylko, co jestem Berlińczykiem, prawda, czy jestem Warszawiakiem. To było... Coś więcej zostało, ale... Oczywiście, tam ja to również odbierałem jako lekcję historii, którą on tutaj w miejscu szczególnym dla Polaków, niezwykle istotnym dla Polaków, on tą lekcję historii przedstawia całemu światu. Przecież wielu... Amerykanin z średniej klasy nie rozumie, znaczy słowo barykada na ulicy, prawda? Nie wiem. Oczywiście. Barykady to lewackie zna. Tam, tak. Ze spalonych samochodów. Tak. Na to, czy dzieci walczące z butelkami z benzyną, to dla nich to są w obronie suwerenności, w obronie niepodległości. Nie jakieś takie zmanipulowane, jak to w tej chwili się dzieje z tymi dziećmi niektórymi dziećmi arabskimi. Także no, to, co tam nam przedstawiono, to jest naprawdę ważne, niezwykle ważne zdarzenie. Pan Tadeusz, kolejny telefon, bardzo prosimy. Kto jest z nami? Halo, dzień dobry. Witamy. Witamy. Kik Michał mówi z Wrocławia. Ja chciałem powiedzieć takie coś, bo jest akurat okazja. Tak. Że jakby pan generał Petelicki przed czasem zdążył zgłosić to, że po prostu będzie na niego polowanie, to może udałoby mi się przeżyć. I teraz przy nami jest polowanie od 15 lat. We Wrocławiu mieszkam bronią chemiczną i biologiczną. I 25 razy mnie załatwiono chemicznie i biologicznie, a między życiem a śmiercią byłem 280 razy. Takie powikłania były po atakach bronią chemiczną i biologiczną. I w to się bawią zewnętrzne służby Platformy Obywatelskiej i chciałem teraz poprosić o pomoc. No, panie Michale, jest zawsze taka trudność, bo wie pan, wie, kim my jesteśmy, przynajmniej tu pana posła rozpoznajemy. Natomiast my do końca nie wiemy, jaka jest pana sytuacja, czy pan opowiada trochę z autopsji, czy z lektury jakichś, może i książek dramatycznych, nie wiemy. No trudno jest pomóc przez telefon, tak jak nie można człowieka uleczyć, prawda, przez radio i telewizję w sensie zdrowotnym, tak samo i tutaj pomóc. Musiałby pan coś bardziej, więcej opisać tę sytuację i uściślić, prawda? Oczywiście, zwrócić się na miejsce. Ale na pewno tego typu, ja nie wiem, że to akurat PO i tam wraże siły z nią połączone to czynią, ale chemiczne zanieczyszczanie i broń chemiczna jest obecna na świecie. No niestety to mieliśmy, niedawno mieliśmy przykłady, to przecież w Syrii bodajże 2 lata temu udowodniono 2 ataki bronią chemiczną na ludność cywilną, co jest niezwykłym bestialstwem. No ale niestety tam w Syrii wiele rzeczy się dzieje takich niewyobrażalnych dla cywilizacji. Czy chociażby też pan Litwinienko nie został z kałasznikowym zgładzony, tak, tylko... Tak, oczywiście. Polonem, tak? Tak, polonem został otruty. W męczarniach zmarł. Mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy. Telewizja Trwam, Radio Maryja. Słuchamy. Kto Szczęść jest? Boże. Szczęść Boże. Radio Maryja do telewizji. Tak jest. Kto jest z nami? Piotr Stromborka. Piotr z Elbląga. Panie Piotrze, słuchamy pana. Szczęść Boże, ojcze kochany. Witam ojca Janusza. No i pana posła. Witam. Chodzi o wizytę. Zaskoczyło mnie to, naprawdę. Przeżywałem, nie oglądałem w telewizji, aż się popłakałem z radości, że ja doczekał takich czasów, bo 35 lat
Nie przekładam, patrzę tu na krzyż. Walczyłem biernie z komuną. Już nie będę nie tego. W 81 krzyż powiesiłem. Zwalniany kilka razy, ale mniejsze o to. Mój tatuś w 20 roku z Sowietami walczył. Z Lubelskiego pochodzę. W Romborku teraz mieszkam. To mnie nauczyła mamusia patriotyczna piosenka, jak ta pieśń mnie zruszyła. Także swoich synów wychowałem. 23 synów mam. Jeździłem na mszę do Kościoła Świętej Brygidy, już studentom podpisałem o zmianę przysięgi. Jak syn jeden, Marek w Jastarni, 27 lat, przysięgał na wolno Polskę, to z radości płakałem. Drugi syn w Giżycku służył. No trzeci to studiuje w Gdańsku. I tak jestem szczęśliwy, że po tych 35 latach walki z komuną, że doczekałem się dopiero nie tych rządów, nie. I że do Boga ten prezydent naprawdę modlę się, a Macierewicz, minister, to jeszcze to naprawdę takiego ministra właśnie interesuje. Lubię to, kocham patriotyzm. I myślę, że nie jeden nauczyciel, bo mój syn zaginął nauczycielek do szkoły tu chodził. O 17 września nic nie mówili. To nie jeden nauczyciel, jak wysłuchał, żeby to ludzie se wzięli to historię do Polski. Zachował się z klasą. Pozdrawiam. A za pana Macierewicza, prezydenta, to się modlę co dzień, wymieniam. I za Andrzejka Dudę, kochanego prezydenta, 130 podpisów zebrałem na niego. Panie Piotrze, to cóż, podziękować tylko, bo nie chcę, żeby się teraz zrobiła taka licytacja, kto się modli więcej za kogo, czy za pana ministra. Oczywiście to jest bardzo chwalebne, żeby się modlić za rządzących państwem polskim. Zresztą to już ksiądz Piotr Skarga kiedyś, prawda, tak pięknie podkreślał. I ja myślę, że człowiek wierzący czuje modlitwę wierzącego. Pan premier, pani premier, pan prezydent. No w ogóle chyba jesteśmy teraz krajem w takim niebywałej konstelacji ludzi wiary. Takiego rządu chyba nie było w świecie od lat, że całościowo jest wierzący, tak można powiedzieć. Od lat... wieków może nawet. No. Bardzo, bardzo dawno. Ja nie pamiętam, że prezydent, premier uważa za rzecz normalną, że przechodzi koło kościoła, wstąpi do kościoła, przeżegna się. Ta normalność wraca, panie przewodniczący, pan patrzy, nawet prezydent amerykański, potężny kraj, wiele religii, wątków, mówi, niech Bóg błogosławi Polskę, niech Bóg błogosławi Amerykę. Wiadomo, jakiego chodzi pana Boga, ja to nie mam wątpliwości. No oczywiście, nie mam pan najmniej. Też, chociaż to jest pewnego wyraz emocjonalny, taki wypowiedź, ale nie wstydzi się wiary i słowo Pan Bóg, prawda? I w moim przekonaniu to nie jest takie amerykańskie słowo, God bless you, God bless America. Ja jestem przekonany, że on to mówi z pełnym przekonaniem, że tak uważa, tak wierzy, jest o tym przekonany. I cieszę się, że no w Polsce również jest to rzecz najzupełniej normalna, że prezydent, premier jest osobą głęboko wierzącą, praktykuje. I nie zachowuje tego do sypialni, jak niektórzy by chcieli, czy do kościoła, bo są tacy, tylko uważają, że w oficjalnych obchodach zarówno smutnych rocznicach jakichś, czy radosnych, zwracamy się do Boga, zwracamy się do Pana z dziękczynieniem lub prośbą, z błogosławieństwem. To jest zupełnie normalne, natomiast musimy mieć też świadomość, że na tle Europy to wygląda trochę dziwnie, ale już po prawie dwóch latach, bo prezydent niedługo dwa lata, po dwóch latach obecności Prawa i Sprawiedliwości w państwie, na Zachodzie już to uważane jest za, już nie jest jakieś aberrat, jakaś nienormalność. Mówią no, Polacy i okazuje się, że można. Okazuje się, że że możemy być dumni z tego, że nasi przywódcy... Poza tym wreszcie zrywamy z tym, że człowiek wierzący to nie jest jakiś człowiek przesądny, nie nowoczesny, człowiek, który nie potrafi się technicznie odnaleźć. Nie. Wiara pomaga w rozwoju człowieka. To jest dawne odkrycie i może być nowoczesnym, współczesnym, na czasie, na topie, jak to się mówi, jeśli chodzi o te wszystkie techniczne rzeczy. Natomiast mieć w sercu ten ład chrześcijański oparty na dekalogu danym od Pana Boga, to jest... Ja nie wiem skąd, no ale to niestety, mieliśmy takie, te wszystkie pseudokatolickie, prawda, jakieś organizacje, jakieś tam kluby. Czasami to było tak, że tam była nazwa, a Pana Boga wypowiedzieć trzeba było wstyd, albo gdzieś tam ukryć, nie? Pamiętamy o konstytucji zresztą dyskusję. O tych źródłach. Nie można byłoby
czarno na białym napisać, nie, że Polska stoi na fundamencie wiary od wieków, to źródełka tam jakieś na źródłach takich tam było, tam się śmiano, że na źródełkach jakieś i tam. Tyle było gadania, tyle prawie, żeby nazwać rzeczy po imieniu. Ale to nie wszystkie tematy dzisiaj odbędziemy. Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja i Telewizja Trwam. Korzystajmy jeszcze z 10 minut programu. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witamy. Jan z Łodzi dzwoni. Ja chciałem podziękować za jedną rzecz, że jedynie w Radiu Maryja nie ma takiego ducha rozczarowania, zmęczenia. Jest duch czynu. Alleluja i do przodu. I ja się cieszę, że pan Trump i tutaj pan i wszyscy ludzie, którzy są teraz przy władzy, po prostu nie rozwadniają sprawy, tylko są pełni ducha i czynu. Bo kiedyś ktoś tak mądrze powiedział, że źródłem wszelkiej walki powinna być czysta pod względem moralnym ofiara. I podoba mi się działalność PiS-u, ponieważ wy posuwacie sprawy do przodu i chyba panu Trumpowi też to się podobało. Nie ma co się rozwodzić za bardzo nad przeszłością. A moje pytanie jest jedno. Żeby to miało sens, to powinna być jakaś taka... Kiedyś to szkolili nas politycznie w wojsku. Dzisiaj powinniśmy wrócić do tych ludzi czynu, którzy, tych żołnierzy niezłomnych i te wszystkie jednostki czy ochrony terytorialnej powinny mieć swoich takich patronów, którzy po prostu są adekwatni do tego ducha, który dzisiaj jest. Musimy do tego jak gdyby wrócić, czyli te jednostki powinny mieć dobrych patronów, takich, którzy działają. I ja się cieszę bardzo, że pan Macierewicz nie patrzy, co tam na niego mówią, tylko robi swoje i panowie również i tak trzeba czynić. I to jest taki duch pana Trumpa, również zauważyłem, że on taki jest po prostu. Trzeba coś robić, no, trzeba jakieś ofiary ponosić, pieniężne i tak dalej. Na wódkę nie żałujemy, a żałujemy na obronę. To przecież nie może tak być. Dzięki Bogu, że coś się zmieniło w tym względzie. I mam do pana wielki szacunek. Szczęść Boże. Szczęść Boże, dziękuję panie Januszu, pozdrawiamy Łódź. I rzeczywiście, panie pośle, że to jest ta racja. Pan prezydent Trump miał złą prasę na początku, złą. No, tak on sam mówi teraz, że jest atakowany przez CNN, to jest takie... Może nasze TVN, że to powiem nasze, przepraszam za słowo, ale tak to tłumaczone. I miał taką mówioną, że on nie wie co chce, że rozwali to NATO, że taki, jakiś taki biznesmen. Takie były pierwsze, prawda, odgłosy. Proszę ojca, no ja jako śledziłem, bardzo pilnie śledziłem kampanię wyborczą w Stanach Zjednoczonych. To taki miałem takie déjà vu. Przypominało mi się to, jak my szliśmy do wyborów w 2015 roku. No przecież to, co o nas wypisywano, to czekałem tylko, kiedy jakiś mądry... Kiedy napiszą, że my na kolację noworodki zjadamy, no bo już wszelkie bzdury. Tymczasem rząd pani premier Beaty Szydło ma no niezwykłe sukcesy. No, można powiedzieć, za co się nie weźmie, to wychodzi. To tak jakby ktoś scenariusz wcześniej napisał i to jest realizowane. To... I podobnie media, podobnie pisano o wyborcach Donalda Trumpa jak u nas, że to jakaś taka gorsza część społeczeństwa. Tymczasem okazało się, że jest zupełnie inaczej. A jeśli ojciec pozwoli, to ja odniósłbym się do tego, o czym pan Janusz z Łodzi, tak? Janusz, tak, z Łodzi mówił. To odniesienie do tego naszego patriotyzmu, do naszych tradycji jest bardzo silne i umacniane w siłach zbrojnych. Każda jednostka ma swojego patrona i to bardzo szacownych patronów. Mamy w Szczecinie i w Stargardzie również, bo to w trzech miejscach jest 12. Brygada zmechanizowana, której patronem jest generał Haller, słynna Błękitna Brygada. W Stargardzie, w moim Stargardzie we wtorek 11 listopada było święto 14 Batalionu Ułanów Jazłowieckich, który
bardzo no, tak z pieczą kontynuuje tradycję 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. Nie to, że nie macie Świerczewskiego i Berlinga, to nadto jeszcze taki tak pułk, jest, także bo gdzieś jest. Się spotykamy takie nazwy ulic, to do końca jest, nie zostało tak, ulic, dzięki ulic. Proszę ojcze, to tam w moim województwie zachodniopomorskim to jeszcze są, ale to już ostatnie podrygi, bo do jesieni muszą być zlikwidowane. I co ciekawe, teraz w tych Wojskach Obrony Terytorialnej ma być tak, że poszczególne pododdziały Wojsk Obrony Terytorialnej będą miały patronów lokalnych. No wiadomo, w każdym powiecie był w naszej historii możemy wielu bohaterów znaleźć. Nawet takich, którzy może nie w całej Polsce są znani, ale... No tam będzie trudniej, bo ta Polska była jednak powojenna, nie? To społeczności, to, ale to... Ale znowu jest wschód, całe Wilno, tak, i tam Wołyń, Wołyńskie, oczywiście, tak. Także to na... Nie braknie patronów, tylko tak, trzeba ich odświeżyć. Trzeba ich tak odnaleźć, odświeżyć i do nich się do ich bohaterstwa, ich poświęcenia dla ojczyzny się odwoływać, bo... Czy niekoniecznie z czasów ostatniej wojny światowej, ale przecież mamy tak bogatą historię, powstanie styczniowe, czy w ogóle jakiekolwiek. No, mamy się do czego odwoływać i zapewniam Państwa, że wojsko bardzo poważnie traktuje i odpowiedzialnie kontynuację tradycji, podtrzymywanie tej tradycji, uczestnictwo w wszelkich patriotycznych uroczystościach, nie trzeba namawiać. Na zakończenie tej części, panie przewodniczący, minister poprzedniego rządu PO, PSL mówił, MSWiA powiedział, że państwo istnieje teoretycznie, państwo polskie. Państwo udowadniacie, że Polska istnieje, że państwo polskie istnieje. Już. Mam takie pytanie, czy jest takie zapewnienie, czy wam wystarczy sił, mówię tutaj koalicji prawicowej, żeby właśnie Polska dalej tak się rozwijała, bo są tacy, niektórzy mówią, no zobaczymy, ale może być taki moment, może jakiś krach, te wróże takie, prawda, że ta 500+ wykończy, a to 500 na wojska terytorialne. Ale okazuje się, że problem nie jest chyba nie tylko w materii, w pieniądzach, ale w duchu przede wszystkim. W duchu. No, zapewniam Państwa, że nasz rząd naprawdę niezwykle ciężko pracuje. Nie jest Pan członkiem rządu, ale wiem, te spotkania na pewno w komisjach i w parlamencie są owocne. Ale o sobie nie chciałbym mówić. Natomiast rząd naprawdę ciężko pracuje i z podziwem patrzę na ministrów, na przedstawicieli tych najważniejszych urzędów kierujących spółkami, nawet Skarbu Państwa. To są ludzie, którzy... naprawdę tam poszli z misją służby. Z misją służby. I czy zabraknie nam? No, nie sądzę. No my tam na górze naprawdę czujemy wsparcie wyborców. I to nie tylko tych, co na nas głosowali. Bo my tam pracujemy nie tylko na tych, co zagłosowali na PiS, czy na tych, co na Jacha Polska zagłosowali. Polska jest naprawdę jedna. Oczywiście. Nawet, jeżeli ktoś, jeżeli ktoś głosował na naszych przeciwników politycznych, to on jest nadal naszym współobywatelem, naszym mieszkańcem naszej ojczyzny i dla wszystkich staramy się pracować. A czujemy wielkie wsparcie z różnych stron. Spotykamy się z ludźmi. Widać to oczekiwanie, czasami podziękowanie, czasami pretensje, że za wolno pracujemy. Ja to rozumiem i całkowicie często podzielam poglądy, chociaż niestety pewne sprawy wymagają czasu i pewne sprawy są od nas niezależne, ale o to wsparcie, za to wsparcie dziękuję. Druga rzecz bardzo ważna, panie pośle, myślę, że też naprawdę dążycie, mówiąc szczerze, do jednak, żebyśmy się zjednoczyli jako naród. I to jest na dalszą metę podstawowy warunek. Mimo wszystko zasypywać te pęknięcia. Nie tak, żeby zapominać, prawda, wybaczać malwersacje i tak dalej, ale na tej płaszczyźnie społecznej po prostu się jednoliczyć. I tutaj wiara, patriotyzm pomaga. Oczywiście. Nie można przetrwać, jeżeli się prowadzi wojnę przeciwko sąsiadowi, bratu, nie wiem, mieszkańcowi sąsiedniego miasta, tylko dlatego, że on ma inne poglądy. Tak być nie może. Takim paradoksem, może
jakiś taki dzisiaj naszła mnie tutaj trochę, że odchodzimy od tematu, który wcześniej, ale takim paradoksem jest, że moją partię, Prawo i Sprawiedliwość, oskarża się o mowę nienawiści. Naszych polityków najważniejszych przedstawia się jako jakichś takich ponuraków, którzy tylko patrzą, jakby kogoś tu zgnębić. No, że was dokładnie cieszą, katastrofy karmią, takie są. Jest dokładnie odwrotnie. To tam, w tamtej partii, ja wiem, bo przecież znam tych ludzi, spotykamy się i wiem, tam często jest tak, że jeden drugiego tak tylko wyżej trzyma krótko. U nas pan prezes Jarosław Kaczyński to jest człowiek, który nie wiem, czy kiedykolwiek wobec kogoś tam pałał żądą zemsty. Poza tym dla mnie jest takim akcentem na koniec, powiedzmy, jak został patriotyzm wspaniale rozwinięty, rozbudzony w ludziach młodych. Prawda? Jest... Emblematy, piosenki, koszulki, spotkania. Ci niezłomni po prostu się narodzili na nowo, prawda? Ci wyklęci. I chociażby no, te akcenty, to jest bardzo piękne, czyli że został przekazany ten właśnie, słowo bakcyl jest brzydkie, ale ten klimat, prawda? Ta atmosfera właśnie patriotyzmu, bo na tym budowano. Przecież nie zbudowano by wielkości II Rzeczypospolitej, żeby nie było tego codziennego karmienia dzieci, młodzieży, że Polska jest jedna, odzyskana, mamy ją kochać, bo to jest nasza ojczyzna, co w wierszyku Bełzy wychodzi. Panie Przewodniczący, dziękuję bardzo za ten dzisiejszy czas. Zapraszamy o 21:30. Obiecujemy, że rozpoczniemy od analizy dokładnej wystąpienia prezydenta Trumpa w kontekście obrony narodu polskiego, obrony narodowej naszej ojczyzny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem pozdrawiamy. Dziękuję. Pan poseł Michał Jach był naszym gościem. Dziękuję Państwu i zapraszamy po 21:30 na drugą część rozmów.